Można by powiedzieć, że problemu, jeśli chodzi o ułatwienie kobietom rozwoju zawodowego, nie ma, bo przepisy to wspierają. Natomiast liczby pokazują co innego, bo jeżeli mamy 60 kobiet na 100 mężczyzn w kadrze menedżerskiej, to oznacza, że jest jakaś praca do wykonania. Tegoroczne badanie Accenture Getting to Equal pokazało, że ilość kobiet w kadrze zarządzającej mogłaby wzrosnąć z obecnych na poziomie globalnym 34 do 84 kobiet na 100 mężczyzn. Dla Polski ten wynik wygląda troszeczkę lepiej, ale też mamy co robić, ponieważ obecnie mamy 70 kobiet na 100 mężczyzn w kadrze zarządzającej, a przez konkretne działania można było zmienić tę liczbę do 91 na 100, co tylko i wyłącznie na rynku polskim wygenerowałoby wzrost płac generowanych przez kobiety o około 88%. Nasze badanie zidentyfikowało ponad 220 czynników, które mogą mieć potencjalnie wpływ. Badanie pokazało, że tak naprawdę jest ich około 40 i one grupują się do trzech najważniejszych kategorii. I te kategorie to śmiałe, odważne przywództwo, kompleksowe wszechstronne działania wokół równości w miejscu pracy oraz wspierające środowisko pracy. Bardzo często uważa się, że polityki związane z równouprawnieniem to jest coś na korzyść kobiet kosztem mężczyzn, a nie do końca tak jest. Nasze badanie pokazało, że środowisko, które wspiera rozwój kobiet i nakręca rozwój kobiet, jeśli chodzi o udział w kadrze zarządzającej, w przypadku mężczyzn to same środowisko nawet o 23% zwiększa ich szanse promocji i rozwoju zawodowego do kierowniczych stanowisk w firmie.